Ciao ragazzi, witam Was dziś z Czernobio nad jeziorem Como. Powiem Wam dziś 8 lekcji od Ratana Taty. Wczoraj dostałem maila od przyjaciela z Australii, od Menistoola. Menistool to światowy przedsiębiorca roku, czyli najlepszy przedsiębiorca świata. Przekazał mi trochę inspiracji od Ratana Taty i prosił, żebym podzielił się tymi myślami, tymi naukami z ludźmi, którzy są dla mnie ważni. A myślę, że Wy jesteście bardzo ważni dla mnie, więc dlatego dzielę się tymi myślami z Wami. O co chodzi? Może najpierw powiem, kto to jest Ratan Tata. Może słyszeliście o Tata Group. To jest jeden z największych koncernów świata. Największy indyjski koncern. Ponad 100 miliardów dolarów obrotu. Kapitalizacja ponad 115 miliardów, 660 tysięcy pracowników, czyli ponad pół miliona pracowników. Składa się to z paruset firm, w tym około 30, ponad 30 spółek akcyjnych. Może Wam się kojarzy to głównie z samochodami, ale oni działają praktycznie w każdej branży. Linie lotnicze, komunikacja mobilna i nie tylko. Hotele, wydobycie złóż, opieka zdrowotna, budownictwo, nieruchomości. I Ratan Tata jest CEO tej organizacji. On nie jest self-made, on jest oczywiście miliarderem, nie jest self-made. On to jest w którejś tam generacji, chyba trzecia generacja. Rodzina Tata jest legendarną rodziną w Indiach, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, ale myślę, że także na świecie. Ponieważ Ratan nie jest self-made, więc nie będzie w mojej książce i dlatego nie, ja z nim nie robiłem wywiadu. Natomiast jest znajomym Meniego Stula, czyli najlepszego przedsiębiorcy świata. I właśnie to pomyślałem, żeby podzielić się z Wami jego jakby życiowymi naukami. Jakie to są nauki? Powiem Wam moje tłumaczenie tego, co dostałem od Meniego. Nie będę tego jakby komentował. To są nauki dla bogatych ludzi. Tak? Nie wszystko być może Ci się przyda, ale duża część z tych dotyczy, myślę, wszystkich ludzi, tych mniej lub bardziej bogatych. Więc powiem wszystkie te nauki bez komentarza i proponuję, żebyśmy podyskutowali nad tymi naukami w komentarzach. Czyli to są nauki prawdopodobnie najbogatszej rodziny w Indiach. To jest moje tłumaczenie, ja tutaj sobie to napisałem, żeby płynnie to Wam powiedzieć. Być może nie jest to idealne tłumaczenie, ale myślę, że oddaje sens tego, o co chodzi. Pierwsze. Nie ucz swych dzieci, jak być bogatym, tylko jak być szczęśliwym. Wtedy, jak dorosną, to będą umiały odróżnić to, co wartościowe, od tego, co drogie. Druga nauka. Traktuj pokarm jak lekarstwo, bo inaczej lekarstwa staną się Twoim pokarmem. Trzecia nauka. Osoba, która Cię kocha, nigdy Cię nie opuści. Bo nawet jeśli jest 100 powodów, by się poddać, znajdzie jeden powód, by wytrwać. Jest duża różnica między byciem istotą ludzką, a byciem człowiekiem. Mało kto to rozumie. Piąta nauka. Jesteś kochany, kiedy się urodzisz i będziesz kochany, kiedy umrzesz. W międzyczasie musisz sobie radzić. Szósta nauka. Jeśli chcesz iść szybko, to idź sam. Ale jeśli chcesz iść daleko, to idźcie razem. Siódma nauka. Sześciu najlepszych lekarzy świata to po pierwsze słońce, po drugie odpoczynek, po trzecie ruch, ćwiczenia, po czwarte odżywianie się, po piąte wiara w siebie i po szóste przyjaciele. Zażywaj ich na wszystkich etapach życia i ciesz się zdrowiem. I teraz ósma nauka. Jeśli spojrzysz na księżyc, to zobaczysz piękno Boga. Jeśli spojrzysz na słońce, to zobaczysz siłę Boga. A jeśli spojrzysz w lustro, to zobaczysz najlepsze dzieło Boga. Więc wierz w siebie. I to by było na tyle. I jeszcze wiadomość na odchodne. Ciesz się podróżą zwaną życiem.
Zapraszam Was do dyskusji na ten temat w komentarzach. Na najlepszy komentarz, tudzież na ten z największą ilością odpowiedzi, czeka niespodzianka. I jeśli to Cię zainspirowało, to podziel się z ludźmi, którzy są dla Ciebie ważni, tak jak Many Stool podzielił się ze mną. To jest właśnie message pod tym e-mailem. Podziel się tym z kimś, kto jest dla Ciebie ważny, albo z tymi ludźmi, którym to się może przydać, którzy tej mądrości potrzebują. No to tyle z Villa d'Este. Tutaj za mną widzicie Lago di Como. No to jest jedna z piękniejszych tutaj willi. Może przejdę tutaj dalej. Pokażę Wam coś. Villa d'Este, Czernobio. Za mną widzicie Harry's Bar w Czernobio. Spotkałem tutaj faceta, który łudząco przypomina George'a Clooney. Powiedziałem mu o tym, że pewnie wielu osób go myli z George'em i go zaczepia z tego powodu. Nie wiem dlaczego, ale nie uznał tego za zabawne. Jeśli chcesz usłyszeć więcej mądrości od miliarderów, to zasubskrybuj tutaj. A tutaj zobaczysz jeden z moich najlepszych filmików.